pamiętajcie. Właśnie zakończyłem rozbudowę nowego studia Pachaj TV, mam już nowy komputer, nowe 3 monitory, a także nowe łącze internetowe LTE. Ale to nie koniec, mam także nowy smartfon i w tej chwili chciałbym się podzielić z Wami wrażeniami z jego użytkowania. Wybór po długich poszukiwaniach padł na smartfon Xiaomi Redmi 4A. Ale czy chiński smartfon to doskonały wybór? Czy istnieje smartfon idealny i zarazem tani? Pytanie bardzo konkretne, na które postaram się bardzo konkretnie odpowiedzieć. Tak jak w przypadku tabletu Lark Ultimate z Windows, bardzo porządnie przetestuję również smartfon z Androidem chińskiego producenta Xiaomi, model Redmi 4A. Producent ten słynie z tego, że mimo że pochodzi w Chin, wcale nie oznacza, że produkuje kiepskie sprzęty, wręcz przeciwnie, w internecie jest przeważająca większość pozytywnych komentarzy o smartfonach tego producenta, okazuje się, że porządny smartfon wcale nie musi kosztować tysiące złotych, tak jak te znanych marek jak Samsung i innych. W przypadku Xiaomi nie płacimy za logo producenta i nie nabijamy kabzy spółce, lecz dostajemy naprawdę niesamowicie dopracowany sprzęt, który wydajnością wcale nie odbiega od bardzo drogich smartfonów znanych marek. Za chwilę postaram się Wam to udowodnić. Jak wiecie, przez kilka ostatnich tygodni całkowicie przebudowałem moje studio do obróbki audio-wideo, zapowiadałem także zmianę dostawcy internetowego, miałem do wyboru światłowód oraz internet mobilny LTE, z racji tego, że potrzebował będę tego łącza także mobilnie, również do transmisji z terenu, które niebawem będę przeprowadzał także na tym kanale, już w Sylwestra oraz w styczniu 2018 roku, wybrałem gorsze pod względem szybkości, ale jednak bardziej praktyczne łącze LTE, które jak dla mnie naprawdę starczy na obecną chwilę. Smartfon w momencie zakupu, grudzień 2017, kosztował mnie 499 zł w euro RTV AGD, znak kciuka w górę, uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach. Na zdjęciu, kolejno od lewej, smartfon Samsung Galaxy S3 Mini, pełniący rolę routera Wi-Fi lub kamery bezprzewodowej, w środku tablet Lark Ultimate 7 i z Windows, z uruchomioną aplikacją studyjną OBS do nadawania na żywo na YouTube, a po prawej smartfon, Xiaomi Redmi 4A z dostępem do internetu LTE. Mój smartfon będzie mi służył także jako router Wi-Fi, który będzie udostępniał internet LTE do komputera oraz tabletu z Windows. Dane techniczne. Smartfon wyprodukowany w końcówce roku 2016. Procesor Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, czterordzeniowy, 1,4 GHz, nie jest to demon prędkości, ale źle też nie jest, wręcz przeciwnie, jest to naprawdę wydajny procesor. Grafika GPU Adreno 308, 500 MHz, starczy do uruchamiania wszystkich obecnych na rok 2017 gier dostępnych w Google Play, na YouTube można obejrzeć testy tego smartfona i jak gry chodzą, tylko nieliczne wyjątki z powodu braku optymalizacji mogą mieć obniżone FPS. GSM. Smartfon posiada slot na 2 karty SIM lub 1 kartę SIM i 1 kartę SDHC, istnieje możliwość zhakowania tak, by można było wcisnąć wszystkie 3 karty na raz. Obsługiwane częstotliwości. Smartfon obsługuje wszystkie częstotliwości GSM oraz UMTS, a także pełne pasmo LTE w Polsce. Smartfon, mimo że jest produkcji chińskiej, jest całkowicie przystosowany do europejskiego pasma, w tym także posiada polskie pasmo B20 LTE 800 MHz. A co do prędkości internetu, aplikacja Speedtest nie pozostawia złudzeń. System operacyjny. Na pokładzie jest system Android 6.0 Marshmallow, z nakładką MIUI 8. Z możliwością aktualizacji do Android 7.1 Nougat, MIUI 9, co bardzo cieszy, że producent o to zadbał. Wyświetlacz jest moim zdaniem bardzo dobry, pod każdym kątem idealnie widać obraz, jest to IPS o rozdzielczości HD Ready, 720x1280, 5-calowy, 294 ppi. Akumulator też niczego sobie, o sporej pojemności 3120 mAh. Co do akumulatora mam same dobre odczucia, smartfon w końcu może pochodzić parę dni na czuwaniu bez ładowania lub funkcjonować dobre 2 dni, korzystając umiarkowanie z internetu, coś wspaniałego. W
teorii jest on niewymienialny, ale tak naprawdę istnieje łatwa możliwość jego wymontowania, po prostu podważając odpowiednio klapkę i odkręcając odpowiednie śrubki na płycie głównej, nawet nie trzeba nic lutować. Pamięć. Pamięć wbudowana 32 GB, dla użytkownika dostępne od zaraz około 26 GB. Pamięć RAM 2 GB, przy uruchomieniu smartfona, 1 GB pożera już sam system z nakładką MIUI. Obsługuje karty microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB. Wymiary. Wysokość 139,9, szerokość 70,4, grubość 8,5 mm. Waga 131,5 g. Aparaty. Na tyle aparat 13MPX, matryca firmy Samsung S5K3L8, rozdzielczość 4208x3120 pikseli, nagrywanie filmów Full HD 1080p, 30 fps. Lampa błyskowa LED, autofokus, geotagging, jasność obiektywu f2.2, wykrywanie twarzy, wykrywanie uśmiechu, zdjęcia seryjne. Aparat przód, 5MPX. Posiada także dwa mikrofony stereo. Przy czym dźwięk jest modyfikowany, odszumiany, więc zniekształcony, ale i na to istnieje odpowiednie rozwiązanie systemowe. Mimo negatywnych opinii w internecie na temat tego aparatu, ja nie dostrzegam żadnych negatywów, aparat robi co do niego należy, zdjęcia jak dla mnie są wyśmienite, także te robione w nocy. A tutaj przykładowe zdjęcia wykonane tylnym aparatem 13MPX. Nawigacja. Amerykański GPS, rosyjski GLONASS, chiński Beidou. Smartfon od razu łapie fiksa z satelity do około 30 sekund, nawet w domu potrafi już załapać szczątki sygnału, co mnie bardzo mile zaskoczyło. USB. Smartfon w pełni obsługuje USB OTG, można więc podłączać czytniki kart SD, pendrive'y, zewnętrzne dyski twarde, klawiatury, myszki oraz odbiornik telewizyjny Not Only TV, na chipsecie Realtek 2832U, dzięki któremu można odbierać cyfrowe radio DAB lub skorzystać z aplikacji do odbioru pasma radiowego SDR. Inne funkcje. Bluetooth V4.1, paruje poprawnie wszystkie mi dostępne urządzenia, klawiatura, mysz, głośnik, słuchawka. Dioda powiadomień, jest to trzykolorowa dioda, lecz może wyświetlać jeszcze więcej barw, można kolory dostosowywać, konfigurować do rodzaju komunikatów. Czujniki, akcelerometr, zbliżeniowy, światła, żyroskop, grawitacyjny. Brakuje tutaj czytnika linii papilarnych czy NFC, ale to nic nie szkodzi, bo pozytywne cechy i tak przebijają tych kilka braków. Smartfon mimo zablokowanego bootloadera, można spokojnie odblokować i zmienić zarówno na środowisko TWRP, jak i wgrywać niestandardowe oprogramowania, np. te od MIUI Polska, a także wykonać RAT. Ogólna ocena. A jak w ogóle smartfon się sprawuje? Jak dla mnie po prostu idealnie, jeszcze nie zauważyłem żadnych lagów ani długiego oczekiwania na uruchomienie jakiejś aplikacji, mimo że posiadam i korzystam z bardzo wielu aplikacji i gier jednocześnie, nawet ponad 300, to smartfon i tak uruchamia się w około 30 sekund i nic nie spowalnia. Ale zobaczcie sami, przetestowałem popularne aplikacje i gry, takie jak YouTube, Google Mapy i parę innych, czy z gier, Asphalt 8, Space Racing, Modern Combat, World War, Crossy Road, 3D Pool Ball, jednocześnie wraz z grą uruchomiony był program do nagrywania obrazu Mobizen, nagrywał w HD, a mimo to i tak nie było żadnych zwiechów. Co więcej, smartfon ma możliwość nadawania bezpośrednio transmisji na żywo na portal YouTube w jakości HD, co też już przetestowałem, znak klaskania, szeroko uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach. I co wy na to? Czy też uważacie, że ten smartfon tego producenta to będzie kolejny hit na miarę tabletu Lark z Windows? Ja uważam, że tak, a filmików o tym smartfonie na pewno wkrótce będzie jeszcze więcej. Dlatego już dziś zapraszam. Oczekujcie także kolejnych transmisji na żywo, tym razem także z terenu, czy różnych imprez i wycieczek. Pozdrawiam wszystkich widzów.